W zeszłym roku jesteś siedziała w telefonie, jak zaczynaliśmy tę rozmowę. Dokładnie, A, ja nie wiedziałam, dzisiaj, że to będzie Patryk. na YouTube'a, rozumiesz? A, o, i to, to wszystko było widać, no. To prawda, to prawda, Więc... to prawda. Musimy zaczynać, Patryk. Dobrze, zaczynajmy. Nagranie i produkcja Studio Plac. Cześć. Krzysiek Grzyman, słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Witam was moi drodzy, Czwo raz czwarty, czyli czwarty rok z rzędu, spotykamy się w tym bardzo miłym gronie, żeby porozmawiać o tym, co się wydarzyło w 2023 roku, to znaczy no, w zeszłym roku rozmawialiśmy o 2022, ale o tym, co się wydarzyło w mijającym roku i o tym, co nas czeka w tym, który się właśnie rozpoczął. W studiu goście Justyna Piszczatowska, redaktorka naczelna Greennews.pl, witaj. Dzień dobry, cześć. I Patryk Strzałkowski, redaktor, dziennikarz Gazety.pl. Cześć, dzień dobry. No i w jakich nastrojach zakończyliście 2023 rok i w jakich nastrojach wchodzicie w rok 2020? 2024. Zanim przejdziemy do konkretów, to powiedzcie trochę, no, jakie emocje wam towarzyszą? Ja jestem pełna dobrych nadziei. 2023 był trudny. Dużo zawirowań, ale wydaje się, że jakby ostateczny wynik tego wszystkiego, zarówno w sensie osobistym, jak i społecznym, jest dobry. I myślę, że o 2024 roku możemy rozmawiać w lepszych nastrojach niż rok temu, rozmawialiśmy o perspektywach na 2023. Super, Patryk. No, trochę głupio mi po takim trochę optymistycznym wstępie jestem powiedzieć, ale ja może być że, na dwie nóżki, może że, być. Że zmęczenie, bo dużo się działo w tym roku, długa kampania wyborcza, dużo wydarzeń na świecie, trudnych też, więc trochę, trochę zmęczenie. Ale myślę, że jeżeli, jeżeli spojrzymy na Polskę, to mamy, mamy prawo mieć jakieś pozytywne oczekiwania co do przyszłego roku, więc jakaś, jakieś tutaj. Nadzieje być może na jakieś pozytywne, pozytywne zmiany yy, są. Więc jakiś tutaj trochę zmęczenia, ale też trochę optymizmu. Mm -hmm. A ja się czuję jak ten Golden Retriever z tego mema, któremu wszyscy mówią: You're a good boy, ale nikt go nie pyta: How are you, good boy? E, czy jak ty się czujesz? Ja Wam powiem, jak ja się czuję wchodząc w ten 20, yy, 2024 rok. No świetnie. Ubiegły rok był super i niech kolejny będzie jeszcze lepszy. <grym> ale na pewno z dużym optymizmem. Jakie było najważniejsze wydarzenie klimatyczne, energetyczne w Polsce? w 2023 roku. Jeżeli ja mogę zacząć. Oczywiście. Wybory parlamentarne mm -hmm. były absolutnie tym, tym wydarzeniem, które pokazało, że mamy w Polsce obywatels społeczeństwo obywatelskie, że funkcjonuje jeszcze demokracja, że nikt nam nie będzie groził, przynajmniej w najbliższym czasie, tym, że wystąpimy z Unii Europejskiej. No to w, w sprawach klimatu to są, to są bardzo dobre y, prognostyki. Dlatego, że to trzeba sobie jasno powiedzieć, mm, to, to polityka i to strategie tych największych korporacji decydują o tym, w jaki sposób ludzie wpływają na klimat. Myślę, że też już na przestrzeni ostatniego roku, dwóch, trzech lat, jasno wszyscy zobaczyliśmy, że oczywiście te oddolne ruchy, one mają bardzo duże znaczenie, ale takie tam namawianie ludzi, żeby pili wodę z tych szklanych butelek, oczywiście to ma, ale Większy taki wymiar symboliczny, bo to, ile węgla, ropy, gazu spalają ludzie, to zależy od, od decyzji rządów. No i wygląda na to, że obecny rząd będzie w tej sprawie po dobrej stronie. No, ma, ma u nas jakieś takie. Jak to powiedzieć? No, rzeczywiście, tak jak Patryk, można, można patrzeć na to z nadzieją, chociaż jeszcze kiedy nagrywamy, żadne decyzje w sprawie klimatu nie zapadły, więc no. Ale było blisko jednej decyzji w sprawie klimatu, tylko no, to no, to do, tego do, tego do tego przejdziemy. Do tego przejdziemy. Tak myślę, że no, na pewno są dużo oczekiwania z, z różnych środowisk z klimatycznych, ekologicznych, eksperckich wobec, wobec tego, co będzie robił rząd i przede wszystkim, że będzie słuchał tych różnych środowisk, a nie był po prostu zamknięty na swoje jedne, i te, no bez, bez dwóch zdań, jakby jeśli to wy, wybory, kampania, wynik wyborów, zmiana rządu, to jest najważniejsze wydarzenie, które będzie wpływać na to, co będzie się działo w kolejnych, w kolejnych latach, ale żeby nie powtarzać tego, co, co mówiła Justyna, ja myślę, że, że czymś ważnym i coś, na co się składają różne czynniki, jest to, że to jest. Może nie pierwszy rok, ale rok, w którym naprawdę, jak spojrzymy sobie wykresy, na które i dlatego przed początkiem y, programu patrzyłem y, do telefonu, jak spojrzymy sobie wykresy dotyczące produkcji energii w Polsce, to to był rok, kiedy na stereo zaczęliśmy obniżać produkcję energii z węgla. To jest coś, co może jeszcze nie przeszło jakimś wielkim echem. A ile procent 70? 63. Uuu. Więc z 72 chyba dwóch, nie zdążyłem sobie policzyć, z około 72, no to jest ogromny spadek. I na to oczywiście nie wpływa tylko więcej OZE, ale też. No. Myślę, też... że wynik wyborów od razu tak wpłynął, <laughs> wie, że pach! I już dwa miesiące no to spadek. Donald Tusk wszystko obiecywał, że zrobi w dobę. Na razie jeszcze, jeszcze się to przy... nie, nie wszystko się <laughs> nie, udało nie, zrobić. Nie, nie, w, w, w dobę tylko doby. telewizję publiczną, resztę mhm. w 100. Dni. A KPO też w dobę miał. No, ale w dobę od wyjazdu do Brukseli hmm. załatwione, więc... No, zobaczymy, zobaczymy. E, Naprawdę OZE dochodzi do chyba wiatr i słońce. To będzie już 20 kilka procent produkcji prądu. No, i to jest naprawdę duża historia. Myślę, że oczywiście nie, nie wiemy, co się będzie dokładnie działo w przyszłości, ale myślę, że jak spojrzymy sobie do tych wykresów w 2030 roku, to, mo, to ten 23 ma szansę być rzeczywiście tym rokiem, kiedy będziemy wiedzieć, tak, w tym roku rzeczywiście zaczęło się to na serio odchodzenie od węgla, w tym sensie, że zaczęliśmy produkować prąd w inny sposób. No, i to jest naprawdę duża zmiana, bo ten węgiel był z nami od zawsze, w tym sensie, że od kiedy produkowaliśmy energię, to produkowaliśmy ją przede wszystkim z węglem, no i to jest taka naprawdę duża, duża fundamentalna zmiana. No, czyli jednak dobra zmiana dokonała pewnej e, dobrej zmiany, bardzo powolnej już na samej swojej końcówce, ale coś tam się zaczęło dziać. Swoją drogą możemy zajrzeć, bo słuchałem sobie naszego zeszłorocznego podcastu e, tuż przed naszym dzisiejszym spotkaniem. Rozmawialiśmy tam jak co roku o tym, czy ustawa wiatrakowa zostanie w 2023 roku odblokowana. No i Justyna mówiła, że mm, no ciężko to będzie zrobić do końca 2023. My z Patrykiem byliśmy bardziej optymistyczni, z tego co e, pamiętam. No, poniekąd wszyscy mieli rację w tym przypadku. <laughs> Moi drodzy, po pierwsze dlatego, że ustawa wiatrakowa praktycznie udało się odblokować jeszcze ze starej kadencji Sejmu. Niestety Marek Suski znalazł jakąś serwetkę wtedy na Komisji Sejmowej i napisał tam wszystko złego, co te odblokowanie ustawy pozostało nieco fikcyjne. No Marek Suski teraz szef Sejmowej Komisji Energii, tak? Nadal, tak. Tak, nadal, nadal, nadal. Więc to zobaczymy, jakie będą jego kolejne próby. No natomiast mi Mieliśmy potem jeszcze drugą, bliską e, uchwalenia, e, próbę odblokowania, e, już w wykonaniu nowego rządu, to znaczy ten projekt Poliny Henik-Kloski i, no, tak naprawdę, całego tego rządu koalicji 15 października. Nie wiem, jak się powinno o tym rządzie mówić, no, ale rzą, rządu koalicyjnego. E, no ale to wypadło później już z prac Sejmu. To miała być taka, no, można powiedzieć, wrzutka z kolei do ustawy o obniżce cen, po to, żeby prezydent nie mógł jej e, e, zawetować. Wrzutka, nie wrzutka, to jest dokument, który jakby w branży parlamentarno-piatrykowej on był znany od dawna. I ten dokument był już nawet, to były dwa różne e, projekty, które były zgłaszane e, przez Platformę i były też no, jakby w posiadaniu Polski 2050 i zostały po prostu e, złączone na no, ostatniej prostej. To ja z czego... żutka miałem na myśli to, że ta ustawa nie była o OZE tak naprawdę. To ta ustawa czego... była o cenach energii, a Dokładnie zostało to tak. wprowadzone po to, żeby, tak jak mówiłem, prezydent no, nie miał takich oporów przed podpisywaniem ustawy, która liberalizuje prawo wiatrakowe. To, czego w całej tej sprawie zabrakło, to taka yy, rzetelna dyskusja, dlatego że mhm. yy, no, mając te dobre nadzieje, liczyliśmy na to, że teraz, yy, teraz już przechodzimy do etapu, w którym prawo będzie stanowione jednak trochę według innych standardów niż przez osiem ostatnich lat. Uwielbiam mm -hmm. to sformułowanie, w cudzysłowie oczywiście. No, ale to był taki taki fal start. Natomiast... Ale to był też falstart. start, przepraszam, czy jest to, związany trochę z takim połączeniem różnych oczekiwań, bo z jednej strony część osób, powiedziałeś, w społeczeństwie obywatelskim chce, żeby prawo było stanowione inaczej. Ale jest też część wyborców, którzy chcą, żeby to zostało po prostu załatwione i żeby to zostało załatwione szybko. No, no, i nie da się do końca tych dwóch żywiołów połączyć. To znaczy, ja... Jeżeli to ma być dobrze stanowione prawo, to musi zajmować czas. Ale jeżeli chcemy szybkich zmian w 100 dni, no to niestety, ale nie da się zrobić całego procesu konsultacji, yy, oceny skutków regulacji, tego wszystkiego w tak szybkim tempie. Ja myśląc i obserwując całą tę awanturę wokół tego, byłem trochę właśnie. W rozkroku pomiędzy tymi dwoma, bo z jednej strony też bolało mnie to, że w taki sposób tworzone jest to prawo, bo, bo nie powinno być. A z drugiej strony, też chciałbym, żeby ta zmiana się zadziałała jak najszybciej, bo jeżeli się okaże, że prezydent Andrzej Duda teraz nie będzie chciał podpisać tej lepiej przygotowanej ustawy wiatrakowej, no to będziemy czekać dwa lata. Dwa lata to są kolejne stracone dwa lata dla tych inwestycji, dla tej zielonej energii, którą moglibyśmy mieć, więc no po prostu strata dla nas, dla nas wszystkich. Mnie trochę dziwiło, że. No, nowa koalicja nie poszła w stronę trochę takiego może połowicznego rozwiązania, czyli jakiejś takiej prostej zmiany tej ustawy, bez wprowadzania takich bardziej skomplikowanych przepisów, co chcieli zrobić, tylko prosta zmiana tych 700 metrów na 500 i. To też trochę wytrąciłoby argument stronie nowej opozycji, bo powiedzieliby, że oni po prostu wprowadzają teraz to, co przygotowała na Moskwa w ministerstwie klimatu, co przez dwa lata konsultowała, więc czemu się Państwo sprzeciwiają? No mm. ale tak się nie stało. Tak się nie stało. Jeszcze chciałbyś coś dodać Justyno, do tego tematu? No bo wiem, że masz go dobrze przerobione. To jest tak niestety, że tych kilka miesięcy, moim zdaniem, tych kilka miesięcy nie robi już, nie robi już niestety różnicy. Jednocześnie, no jakby prawo prawem, ale rynek i biznes to jest tutaj druga y, strona medalu i w 2023 roku y, w systemie energetycznym pojawiły się nowe farmy wiatrowe o mocy 800 MW. To jest już to jest naprawdę dużo. Nie jest to rekord pod względem y, poziomu inwestycji. Ten został pobity w 2022, ale, ale nadal jakby rynek siłą rozpędu idzie do przodu, dlatego że ceny energii cały czas mamy wysokie, w związku z czym inwestycje się opłacają. Ale y, potrzebujemy y, też jeszcze jednego komponentu. Potrzebujemy nowych sieci, dlatego że niezależnie od tego, jakie będą przepisy w obszarze lokalizacji, to no, samopostawienie farmy wiatrowej czy fotowoltaicznej nie załatwia nam problemu. Potrzebny jest też odbiór tej energii. No i z tym mamy bardzo duży problem, więc o ile teraz rozmawiamy o przepisach, właśnie w sprawie lokalizowania, to. I jeszcze większym problemem, takim strategicznym w perspektywie pewnie 24, 5 i kolejnych lat, to będzie rozbudowa sieci. To nie jest może temat taki z pierwszych stron gazet, mm -hmm. bo jest techniczny, no ale jest to, to jest ten game changer, którego my y, potrzebujemy. Potrzebujemy nowego systemu y, przesyłowego i dystrybucyjnego i miliardowych inwestycji, tak naprawdę. Więc. Y, no, wezwań jest dużo, one są bardzo interesujące. Patryk wspomniał już o miksie energetycznym. W miksie energetycznym w Polsce nie ma jeszcze energii z nowej siłowni jądrowej, to wiadomo, ale pytałem was w zeszłym roku, czy coś się wydarzy przełomowego przy tym projekcie i chyba można powiedzieć, że się wydarzyło. Tak naprawdę było takie atomowe przyspieszenie po stronie Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Ja nie wiem, w czym to końca ono było motywowane. Czy to była chęć takiego jeszcze uścisku ciepłego w stronę Amerykanów, że zapamiętajcie nas dobrze, albo tak może by tak trochę przymknijcie Oko, na niektóre rzeczy, które my tutaj robimy. Było też takie atomowe wzmożenie w Orlenie, jeżeli chodzi o SMR-y, i też taka szybka próba przepchnięcia jeszcze tych zgód na, na, na SMR-y. To było swego rodzaju przyspieszenie. Jeśli mówimy o tym tak zwanym dużym projekcie atomowym, czyli nie tych ty SMR-ach, czyli osobnym trochę temacie, mm, no o Westinghouse. Tak, no to to jest coś, co trochę no, dzieje się. I można się tutaj dziwić, ale dzieje się tak, jak się powinno. Czyli jest rzeczywiście zaplanowany ten proces, są zaplanowane badania, decyzje administracyjne i tak dalej. No i to dzieje się. Z tego, co, co można przeczytać w mediach, ten projekt już ma jakieś trochę opóźnienie. Te daty, tam 2033 rok to ma być uruchomienie, no nie do końca już są realne, ale mniej więcej dzieje się tak, jak jest to zaplanowane. No więc może nie przyspieszenie, ale biorąc pod uwagę, jak wcześniej szły nam projekty atomowe, no to trzeba, trzeba docenić to, że on dzieje się rzeczywiście przynajmniej w miarę tak, jak jest zaplanowany i idzie po tej, po tej ścieżce, po tym kalendarzu, który jest dla niego ustalony. Chociaż najtrudniejsze jeszcze przed nami w tym projekcie, ale może do tego jeszcze przejdziemy, Justyna? Dlaczego to, to przyspieszenie było? Dlatego, że to miała być propaganda sukcesu w ramach kampanii wyborczej. Oczywiście trzymamy kciuki za to, żeby polscy politycy dotrzymywali harmonogramów, które zapowiadają, Byłoby super, ale już tak bardzo się od tego odzwyczailiśmy <laughs> Tak naprawdę, że rzeczywiście. Czekamy na dzisiaj... pierwszy samochód elektryczny, który zaraz wyjedzie tutaj z za rogu gdzieś Polski. Natomiast to rzeczywiście dobrze. Tak jak mówi Patryk, te harmonogramy, które dzisiaj są w dokumentach, trzeba będzie to wszystko. Zaktualizować, ale tak czy inaczej, żadnej elektrowni jądrowej do 2030, któregoś. Ja już, ja już dzisiaj tego nie prognozuję, ale jeżeli atom w polskim miksie on będzie dobrze po 2030, a my musimy. No, do... chyba że zaimportowane wcześniej. Dokładnie, te elektrony <noise> mogą być zmieszane również, również z tymi. Zresztą to one są tak naprawdę, dlatego że importujemy mm. regularnie ze Szwecji. W związku z czym no, Skandynawowie korzystają, korzystają teraz w kryzysie energetycznym z tego, że mają odnawialne źródła energii i atom i są źródłem najtańszej energii i najczystszej w Europie, więc jak tylko jest okazja, to kablem podmorskim importujemy. Stamtąd i również na tym korzystamy. W każdym razie do 2030 my atomu mieć nie będziemy, a musimy do tego 2030 jakoś, że tak powiem, dojechać. W związku z czym no, potrzebujemy, potrzebujemy innych źródeł, takich, które można będzie szybciej y, uruchomić. Myślę, że będziemy potrzebowali również nowej dyskusji o tym, jak podchodzimy do importu, dlatego że własnymi siłami już y, przez te najbliższe lata tak. Y, no, nie jesteśmy w stanie zaspokoić 100% krajowych potrzeb. I jeszcze taki jeden krótki temacik z zeszłorocznej rozmowy, bo rozmawialiśmy o tym, czy kampania w 2023 roku parlamentarna będzie o klimacie. No, oczywiście nie była. Oczywiście nie było. A co ja mówiłam rok temu? Ech, o kurczę, mówiłaś, że ten temat się pojawi, ale na pewno nie będzie pierwszy, bo pierwszym tematem będą przepychanki partyjne. <noise> Dziękuję, nie mam więcej pytań. <głos> chyba, <głos> nikt się, chyba nikt się do końca nie spodziewał, że, że ta kampania... Ja by... się <noise> zawsze lubię łudzić, słuchaj. I'm the ale... <noise> Nie było tak, że nie pojawiały się... Um, kampania nie była o klimacie. Kampania była, była brzydka, była o różnych, różnych tutaj oszczerstwach i tak mhm. dalej. Ale ona ale, była też mało programowa, tak Mało, naprawdę, ta kampania. mało tak, kampania, ale, ale programy, już jeśli spojrzymy na program partii, to tam tego klimatu i ekologii było dużo. Mhm. I myślę, że to trzeba docenić, no bo może rzeczywiście ciężko oczekiwać, żeby, żeby punkt po punkcie dyskutować o tych, o tych rzeczach w programie. No, wszyscy byśmy tego chcieli, ale, ale to się po prostu nie dzieje. Ale w tych programach mamy. Było dużo konkretnych obietnic, propozycji, no mniej lub bardziej konkretnych, ale jednak obietnic, propozycji, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, ochronę lasów, środowiska i tak To się pojawiło też w nowej umowie koalicyjnej, którą podpisały partie bloki tworzące nowy rząd. I myślę, że to jest coś bardzo dobrego, bo teraz mamy to, z czego możemy też właśnie my, jako, jako dziennikarze komedia, jako ten nowy rząd rozliczać i pytać, co z, co z nowym planem transformacji energetycznej, który jest obiecany przy, na przykład w stu konkretach koalicji obywatelskiej, co z ochroną 20% lasów, które są w umowie koalicyjnej. Więc nawet jeśli no, nie było tak, że Donald Tusk na każdym, na każdym spotkaniu mówił, że wiatrak w każdym powiecie, no to jednak te, te rzeczy. Przy orliku. Tak, te rzeczy czy... O, o, na przykład. Nie było... Nie, było, nie jest tak, że może dla, tej, dla tych, czy dla większości tej nowej koalicji to jest jakaś taka przewodnia wizja, ta transformacja. Trochę na początku było to dla Polski 2050, kiedy ona powstawała. Mm. Teraz... Ale potem Szymon Hołownia zyskał swój kanał na YouTube i podcast. Tak, i... a do tego sojusz z PSL-em, który nie do końca może patrzy w ten sam sposób na różne kwestie, szczególnie ochrony przyrody, mm -hmm. czy lasów, mm -hmm. czy, czy... zwierząt. Czy zwierząt. <laughs> e, mają trochę, trochę inne poglądy. Dokładnie. No, ale, ale nie słuchają jakby... tego podcastu, pewnie na jakimś świątecznym polowaniu, aktualnie. Mamy ten program, dobrze, że to jest, i w tym sensie, że możemy teraz patrzeć, pytać nową koalicję o to, co konkretnie będzie się w tym działo, w tym temacie. Mm -hmm. e, dobrze, pędźmy dalej, moi drodzy, bo czasu mamy mało. E, jakie było najważniejsze wydarzenie klimatyczne w skali globalnej, w skali całego świata? Czy to był szczyt klimatyczny w Dubaju, jakieś inne rozmowy, jakieś inne deklaracje poszczególnych państw? To był szczyt klimatyczny, ale nie do końca w takim pozytywnym kontekście mm -hmm. dla mnie. Subiektywnie to jednak wszystko mnie rozczarowuje w sensie takim, że to, jakby organizując, zgadzając się na szczyt klimatyczny w Dubaju musimy być gotowi na to, także będą, ton dyskusji będą dawać szejkowie. Ale jeżeli dochodzi już do takich sytuacji, że te firmy paliwowe wykorzystują to wydarzenie do tego, żeby negocjować umowy na, na dostawy ropy i gazu, o tempie negocjacji próbuje przesądzać OPEC, no to jakby dla mnie to jest o tyle istotne, że to pokazuje, gdzie tak naprawdę jesteśmy, jeżeli chodzi o te, o te globalne negocjacje. I rzeczywiście zakończyło się podpisaniem porozumienia. I, I znalazło się tam odejście od paliw kopalnych tak, w pewien sposób. Natomiast tu kolejny raz jest tak, że mamy kolejne przełomowe porozumienie. I wiecie, tak z roku na rok tu jest przełom, tam jest przełom na papierze, a w, w rzeczywistości katastrofa klimatyczna cały czas się nakręca, emisje przy tym cały czas rosną. Więc, I globalne temperatury. Dokładnie, dzisiaj. tak. I, I w związku z tym, no, dopóki jeszcze oczywiście przewodniczący ONZ wychodzi i mówi, że tam jedziemy rozpędzonym wagonikiem prosto w przepaść, I jakby można było z góry już powiedzieć, kto co powie, jakie role tam zostaną odegrane. Wynik jest taki, jaki jest. Gdyby tak naprawdę nie aktywiści nacisk y, tych y, 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 jak to powiedzieć środowisk takich bardziej progresywnych, to tam <słuchursday> w ogóle mogłoby nie dojść do, do żadnego porozumienia y, w związku z czym. No i tak i nie, choć o to, że to jest przełomowe, jednocześnie no, nie wydarzyło się nic, y, co sprawiałoby, że w najbliższych latach y, ten trend redukcji emisji będzie przyspieszał. Po prostu nie. Znowu mamy kolejne cele na 2030, 40 i 50, a tu i teraz jakby to nas, to jakby nas nie dotyczyło jeszcze. To pokazuje po prostu, jak ten problem jest złożony, a z drugiej strony, jak politycy bardzo się jeszcze nim nie przyjmują w wielu krajach. I to świetny był też przykład Brazylii, tak? gdzie prezydent Brazylii mówi: tak, musimy robić więcej, a jednocześnie jego minister mówi: no, ale może musimy też dołączyć do OPEC i zrobić tutaj niezły biznes. Więc to jest niestety cały czas taki taki stan. Patryk, jakieś najważniejsze wydarzenie, czy też kop? Mhm. Myślę, że te, też to był mój, mój pierwszy wybór, jak się zastanawiałem i trochę z podobnych powodów. Myślę, że ten kop był znaczy było tam trochę konkretnych, że na przykład to, że powstał ten fundusz szkód i strat, nawet jeśli niektóre kraje... Rzecz pierwszego dnia. Tak, nawet jeśli niektóre kraje wrzuciły tam po prostu jakieś swoje drobne, które im zostały w kieszeni, bo to, że Stany Zjednoczone dały chyba kilka milionów dolarów, no to, 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 to jest naprawdę wręcz uwłaczające. Ale jakby przynajmniej rzeczywiście doceniono wreszcie po wielu, wielu latach te, te realne potrzeby, które mają te, te kraje najciężej i najbardziej dotykane skutkami zmiany klimatu. Myślę, że dobrze, że ten szczyt pokazał właśnie przez to, że widzieliśmy, naprawdę mieliśmy podane na jasno, czarno na białym, co robią te, te firmy paliwowe, te petrodyktatury, które. No, widać, że, te, że ten ich zielony PR, to, że chcą budować jakieś ekologiczne miasta na pustyni i tak dalej, no to jest, to jest to, o czym trochę było wiadomo, ale teraz bardziej niż wcześniej nawet widzimy wyraźnie, że to jest fasada, za którą jest to, że oni po prostu chcą i że nie da się, nie da się z nimi układać, nie ma co liczyć, że oni będą, że, że coś im przemówi do rozsądku. Trzeba, trzeba działać na inne sposoby, żeby od tych paliw kopalnych odchodzić. Myślę, że tym, co było też najważniejsze, było to, co działo się z samym klimatem w ubiegłym roku. Tak jak wspomniałeś, 2023, praktycznie jesteśmy już pewni, że to zakończy się jako, jako najgorętszy rok w historii. No i z jednej strony to nie jest też, też aż takie zaskakujące. Stężenie CO2 rośnie, temperatura rośnie. Może następny rok będzie jeszcze cieplejszy. Potem trochę przerwa. A potem, tak jak idzie ta sinusoida, 25, 6, 7, któryś będzie znowu kolejnym najcieplejszym rokiem w historii. Ale myślę, że w tym roku widzieliśmy rzeczywiście dużo takich naprawdę niepokojących sygnałów, które pokazują, że to jest duży znak zapytania, ale że może z klimatem dzieje się coś, czego nawet jeszcze aż tak dobrze nie rozumiemy. To rekordowe temperatury Atlantyku. Rekordowo niski poziom lodu na biegunie południowym. Niektórzy klimatolodzy, tak jak na przykład słynny James Hansen, mają bardzo, bardzo takie pesymistyczne wnioski co do tego, co może to znaczyć, jeśli chodzi o, o to, co dzieje się z klimatem. No i myślę, że ten 2023 był takim naprawdę, naprawdę niebezpiecznym czy, czy groźnym sygnałem, jeśli chodzi o to, co dzieje się z klimatem. I poprzednie lata, i ten i niestety kolejne moglibyśmy podsumowywać listą katastrof, do których, do których doszło w różnych częściach świata, no ale myślę, że ten 23 naprawdę był takim takim, no, może ciężko powiedzieć, że przełomowym, ale rokiem, który naprawdę pokazuje, że jak w bardzo niebezpiecznym kierunku zmierzamy, jeśli chodzi też o te nieprzewidywalne rzeczy, nieprzewidywalne elementy w klimacie. I w coś jeszcze chciałbyś dodać do podsumowania tego światowego, globalnego 2023 roku. To, co zwróciło moją uwagę, to to, że w dyplomacji na przykład między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, gdzie sytuacja była napięta, to jednak jedną z płaszczyzn porozumienia, którą osiągnięto ostatecznie przy okazji chyba szczytu państw azjatyckich, które się odbywało w San Francisco w drugiej połowie roku, to była właśnie ta płaszczyzna klimatyczna i, i, i polityki polityk odchodzenia od paliw kopalnych. To ciekawe no bo jednak wcześniej te rozmowy się odbywały bardziej na takim szczeblu właśnie szczytów klimatycznych, gdzie spotykają się wszyscy, a tutaj zeszło do takich bardziej rozmów bilateralnych, dwustronnych, no jednak dwóch największych emitentów, jakby na to nie patrzeć. No, Stany Zjednoczone historycznie największy emitent, a Chiny obecnie chyba największy emitent. Tak, ale jednocześnie Chiny też biją rekordy zużycia węgla, w związku z czym no, te takie wizerunkowe działania mm -hmm. trzeba rozdzielić od tego, co, co dzieje się tam po stronie, po stronie gospodarczej. Bo jednak no, ratowanie, ratowanie chińskiej gospodarki przed widmem spowolnienia, wręcz recesji, to myślę, że dla chińskich władz to jest dzisiaj jednak kluczowe. Ale to do, dołożyłabym do tego to, co, to o czym mówił y, Patryk przed chwilą. Y, coś coś y, niepokojącego zaczęło się dziać z, z globalnymi temperaturami i cały czas y, negocj w tym procesie klimatycznym ONZ, y, cały czas y, negocjacje doty dotyczą tego, żeby ograniczyć wzrost globalnych temperatur do 2050 roku do półtora stopnia, a tu równie dobrze my możemy te Teraz stopnia osiągnąć w przyszłym roku. Tak, jeżeli dojdą kolejne anomalie i um, jakby, jeżeli to nastąpi, to to najlepiej pokaże jakby, jaki jest rozdziew między y, stanem rozmów a stanem. Faktycznym, ale rzeczywiście politycy, widać też, że politycy jakby dużo bardziej um, wykazują dużo więcej determinacji w momencie, kiedy jest już jakiś kryzys i, e, i trzeba na niego reagować. I ja myślę, że nic tak dobrze by nie zrobiło na przykład w przyspieszeniu polskiej transformacji, e, gdyby była powódź i na przykład zalałoby piwnice Sejmowe i trzeba by było stamtąd e, wypompowywać wodę. Wtedy rzeczywiście pojawiłoby się kilka nowych postulatów, o które NGOsy apelują od lat. Wiem, że to jest takie już bardzo, bardzo radykalne podejście, tak, ale dopóki nie lejesz się na głowę tu i teraz, no to jeszcze tam pojedźmy na jeden szczyt, ściśnijmy sobie ręce i pokażmy, jak bardzo walka ze zmianami klimatu leży nam na sercu, ale, ale myślę, że ten 2024 może dostarczyć dostarczyć kilku takich no, też negatywnych bodźców, które, które być może bardziej jakby potrząsną tą opinią międzynarodową i, i wpłyną na działania decydentów. Myślę, że przy okazji można by na przykład zamknąć cały teren wokół Sejmu dla samochodów i zamknąć hotel Sejmowy. To wtedy przy okazji się politycy wezmą za kryzys cen mieszkań w Warszawie <laughs> i Świetna. za transport publiczny. <laughs> Bardzo mi się to podoba. Kończąc tę część rozmowy, jakiś zielony startup, który zwrócił Waszą uwagę w tym roku? Nie, ale słyszałam, słyszałam... Dziękuję ci bardzo. Wydaje mi się, że to część możemy już z tych podsumowań. To jest chyba najtrudniejsze nie, nie, zawsze słuchaj, co czy, roku, no? Słyszałam coś nawet lepszego, natomiast jest to bardzo, bardzo świeża dla mnie sprawa. I to nie zostało jeszcze ogłoszone, ale... Polska firma przemysłowa, której nazwę nie mogę jeszcze podać, mm -hmm. wykupiła dostęp do patentu, licencji, jakby te prawa, prawa wykupiła do tego, żeby budować w Polsce, produkować turbiny wiatrowe. I to jest moim zdaniem. Game changer! Dokładnie, będziemy tak. mieli swój przemysł wiatrowy. Polski, wow, wiatrak, y, Polski wiatrak narodowy. Oczywiście z przekąsem, y, z przekąsem o tym mówię, y, bo mam nadzieję, że już o tych wszystkich narodowych tam y, mm -hmm. portach i tak dalej, y, to, to już troszeczkę nie będziemy musieli y, rozmawiać w najbliższym czasie. Natomiast własna, y, własna produkcja. Wiatraków i prawa do technologii, to jest dokładnie to, czego my w tej branży odnawialnych źródeł energii potrzebujemy, dlatego że wszystkie technologie tak naprawdę w energetyce, które wykorzystujemy, zielone, czarne i tak dalej, zawsze musimy je zaimportować. W związku z czym, w związku z czym największą część jakby no marży po prostu zgarniają firmy z innych krajów. Gdyby się udało rzeczywiście rozpocząć produkcję. Tych turbin w Polsce. Myślę, że mielibyśmy zamknięty pewien etap dyskusji. Moglibyśmy rozmawiać już bardziej konstruktywnie o tym, w jaki sposób budujemy łańcuch dostaw, jakie polskie firmy będą w to zaangażowane, ile nowych miejsc pracy przy tej okazji powstanie i tak dalej, i tak dalej. Więc. No, mam nadzieję, że, że w nadchodzących miesiącach i w, w ogóle w 2024 roku ta sprawa o światło dzienne i rzeczywiście będzie nabierała takiego momentu, bo rzeczywiście te polskie technologie to jest dokładnie to, czego, czego tutaj potrzebujemy. Patryk? Ja myślę, że to jest też okazja na przykład do jakiegoś fajnego nazewnictwa tych polskich wiatraków, żeby to modele wiatraków się nazywały na przykład J albo halny. Mm -hmm. A patrzcie go, no, jednak no. mógłby też pracować w marketingu, nie tylko, nie, 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 tylko nie, nie. dziennikarz. Ja sobie wypisałem <laughs> dwa... Obawiam się, że będzie coś green albo... No. Ja sobie <laughs> wypisałem <laughs> dwa, nie start -upy, ale pomysły, które mam nadzieję, że zostaną start -upami. Być mm -hmm. może słucha nas ktoś, kto, mm, kto, kto będzie chciał je zrealizować. To są mm -hmm. pomysły, które widziałem na... 30% e... dla Patryka. <laughs> nie, nie będę, tutaj, nie będę tutaj autorom, autorką, To są studentów, dyplomy studentów z Wydziału Wzornictwa. A, i super. Je... Jeden to jest aplikacja Kauciusz, która byłaby taką grą, która daje ci takie wirtualne nagrody za oddawanie butelek i, i puszek na kaucję. Od, mm -hmm. za 25 rok to ma być start systemu kaucyjnego w Polsce. I to jest taki pomysł, który myślę, że jest bardzo fajny, żeby oprócz tego, że dostaniesz te 50 groszy czy złotówkę, to żeby mieć jakieś takie zielone odznaki czy coś tak jak na przykład Duolingo, które, mm -hmm. które nas zachęca do robienia, kto korzysta do robienia tej lekcji hiszpańskiej codziennie. Mm -hmm. No to Ten taka mój ptaszek w Duolingo. To już umarł niestety. Mm, to moje już się zakończyło. No to może taki kauc nadzieję. może taki kauc już byłby dla ciebie szansą, jakbyś butelki oddawał. A A ja i, tak oddaję. i drugi, drugi pomysł na system oznaczeń i aplikację y, takich proekologicznych miejsc w mieście to znaczy żeby była oznaczenia i takie wizualne na, na sklepach i aplikacja która pozwala znaleźć y, sklepy z ekologiczną żywnością miejsca gdzie można oddać elektrośmieci wegańskie restauracje żeby to było w jednym miejscu to jest coś z czego ja korzystałbym myślę codziennie więc wspieram y, na stronie Wydziału Zodnictwa y, wystawa pod tułem unboxing można znaleźć te pomysły. Jeśli ktoś chce stworzyć startup, to zachęcam do zajrzenia tam. A my tutaj robimy małą pauzę: Patryk Strzałkowski z i Stanisław Piszczotowska z Green News.pl. Dla nas to tylko mała pauza, a dla naszych słuchaczy ta pauza będzie trwała tydzień, bo za tydzień będzie można posłuchać tego, co się wydarzy w 2024 roku. Do usłyszenia. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac